Cześć, dzień dobry, to Łukasz Fotografuje. Dzisiaj opowiem Wam z kim, a przede wszystkim w jaki sposób wejść do kościoła na rozpoczęcie ceremonii ślubnej, aby ten moment zapadł Wam na długie, długie lata w pamięci. A więc czołóweczka i ruszamy. Wydaje mi się, że każda przyszła panna młoda, bez względu na to z kim albo przez kogo wprowadzana będzie do kościoła, marzy właśnie o tym, aby podczas swojego wejścia na początku ceremonii ślubnej wszystkie oczy gości zasiadających w ławkach były skupione właśnie na niej i na jej przepięknej białej sukni ślubnej. A skoro jesteśmy już przy podziwianiu sukni ślubnej, to na początku omówmy sobie, w jaki sposób wejść do kościoła z kruchty aż przed samo prezbiterium na wasze miejsca siedzące przed samym ołtarzem. Jestem niemal przekonany, że ta droga przed sam ołtarz będzie jedyną w waszym życiu i nigdy więcej się ona nie powtórzy. Więc warto tę chwilę naprawdę celebrować, ponieważ jest ona wyjątkowa. Wchodzicie do kościoła, wszyscy goście się na was patrzą, wyjdziecie sobie powoli, dostojnie, celebrujecie ten moment, cieszycie się tym momentem, dajecie się sfotografować, sfilmować, przy okazji patrzycie, kto już jest, jak ktoś się spóźni, uśmiechacie się do gości, jesteście jak gwiazdy na czerwonym dywanie. To jest wasz dzień, wasze 5 minut, wasza chwila, więc nie ma się gdzie śpieszyć, wszyscy czekają tylko i wyłącznie na was. Czyli wiecie już, że idąc do ołtarza nie śpieszymy się, idziemy wolno, oczywiście panna młoda zawsze po prawej stronie, jako że jest ona prawą ręką pana młodego, a teraz przejdźmy sobie do sekcji związanej z kim wejść do kościoła. Cały czas w Polsce bardzo popularny zwyczaj jest ten taki typowo staropolski, kiedy to para młoda razem ze świadkami oczekują w kruchcie kościoła, czyli zaraz za wejściem do świątyni na celebrację, czyli księdza, który będzie sprawował Eucharystię, który to wychodzi po nich, wita ich przy wejściu do kościoła i razem w uroczystej procesji idą aż do samego ołtarza i tam zasiadają na swoich miejscach. Można się tu doszukiwać pewnego rodzaju symboliki, kiedy to ksiądz, witając narzeczonych w kruchcie kościoła, wita i wprowadza nową rodzinę, nową parę do świątyni. Drugim najpopularniejszym zwyczajem wchodzenia do kościoła jest napływ troszeczkę Stanów Zjednoczonych do naszej ojczyzny. Pan młody ze świadkami, drużbami, druhnami oczekuje przy miejscach siedzących przed samym ołtarzem. Organy zaczynają grać, ksiądz celebrans wchodzi, ucałowuje ołtarz i wtedy ojciec razem ze swoją córką ruszają w kierunku pana młodego. Po dojściu do miejsca, gdzie stoi pan młody razem z drużbami, z druhnami, ze świadkami, ojciec ucałowuje w policzek swoją córkę i przekazuje rękę przyszłemu zięciowi. Natomiast pan młody ucałowuje pannę młodą w rękę i razem zasiadają. I naprawdę jest to bardzo wzruszające i przepiękne wydarzenie, więc warto się na to zdecydować, mimo że jest po amerykańsku. Oprócz tych dwóch najpopularniejszych wejść do kościoła istnieją również inne, czyli panna młoda prowadzona do ołtarza przez dziadka, przez mamę, przez siostry, razem ze swoimi koleżankami. Tak naprawdę kto jak wymyśli, tak idzie do ołtarza. Niemniej jednak najważniejsze jest to, abyście wcześniej, będąc u księdza, spisując odpowiednie protokoły przedślubne, uzgodnili, poinformowali, w jaki sposób chcielibyście wejść do tego kościoła. Czasami jest tak, ba, głównie jest tak, że księża idą na rękę, natomiast czasami w mniejszych parafiach, kiedy księża są bardziej restrykcyjni, może być tak, że będzie ten typowy staropolski zwyczaj. Ale to już tak naprawdę zależy od gospodarza miejsca, od księdza, który będzie sprawował w tym dniu mszę świętą. Mam nadzieję, że teraz już macie kompletną wiedzę dotyczącą tego, z kim i w jaki sposób wejść do kościoła, żeby było naprawdę fantastycznie i podniośle. Zasubskrybujcie kanał, polajkujcie, jeżeli macie jakieś komentarze, oczywiście zostawcie je na dole, postaram się na nie wszystkie odpowiedzieć i do zobaczenia w kolejnym odcinku.